dzisiejszym programie seniorzy województwa pomorskiego. Poznamy pewnego trenera, który zaraża swoją pasją wszystkie pokolenia mieszkańców Sztumu. Odwiedzimy Kaszuby i KUL, czyli Kaszubski Uniwersytet Ludowy, który zamienił się w Uniwersytet Wędrowny. Oraz zajmiemy się problemem ochrony zdrowia osób starszych. Mieszkam nad jeziorem, nad Deptakiem, czy kiedy jeżdżę na rowerze, czy chodzę, widzę bardzo, bardzo dużo ludzi biegających, spacerujących, jeżdżących na rowerze. To mnie niezmiernie cieszy i raduje. Zaczynamy rozgrzeweczkę. Bardzo proszę, wstawiamy kijeczki i zaczynamy od krążeń. Proszę bardzo, luźne krążenia. Cenię bardzo jego pasję i w ogóle cenię pasję ludzi, którzy potrafią poświęcić się tej pasji, a przy tym jeszcze zaangażować dużą grupę ludzi do tego. To jest po prostu człowiek orkiestra, on po prostu potrafi wszystko, a jeszcze weźmie mikrofon i wspaniałą konferencjerką po prostu potrafi poprowadzić całą imprezę sportową, cytując z pamięci zawodników, wyniki i to w ujęciu historycznym. Moją pasją od szkoły podstawowej było bieganie, lekkoatletyka. Zachęcił mnie nauczyciel wychowania fizycznego. Choroba nie pozwoliła mi dalej biegać. Po ukończeniu studiów, kiedy podjąłem pracę w szkole podstawowej w Starym Targu, po 2 latach pracy na etacie nauczyciela wychowania fizycznego, szkoła zajęła pierwsze miejsce w powiecie sztumskim. To zostało zauważone i od tego czasu zaczęła się moja ta wielka przygoda ze sportem tutaj w Sztumie. Szczęśliwie pracowaliśmy prawie 40 lat do dnia dzisiejszego i oby następne 40 lat. Rysiu jest wspaniałym człowiekiem, dobrym organizatorem. No i nic innego, tylko podziwiać i zachęcać innych do uczestniczenia w tych wszystkich imprezach masowych, sportowych, jakie na przestrzeni lat w Sztumie się odbywały i dalej odbywają. Moim pierwszym zadaniem było powołanie klubu sportowego, bo takiego nie było w tych latach w Sztumie. Utworzyliśmy powiatowy ludowy klub sportowy i była lekkoatletyka, byłem tam trenerem, były kolejne kluby. Moim takim największym talentem, którego spotkałem w swojej karierze trenerskiej, był Jarosław Folta, siedmiokrotny mistrz Polski juniorów, uczestnik mistrzostw świata juniorów w Grecji. Jak krzyknął na przykład na ostatnich metrach, bardzo słyszałem jego głos, no i dzięki niemu można powiedzieć, że mogłem finiszować, wygrywać. Ze strony psychicznej bardzo mi to pomagało. Cześć, witam. No, witam, dzień dobry. Ile dzisiaj biegałeś? Dwunasteczkę. Dwunasteczkę. A jaki plan? No plan taki, że no plan na przyszły rok, ale no, w Sztumie jest bieg Grand Prix, no ale w przyszłym mam nadzieję, roku... że wystartujesz. No tak, tak. Chcę te 4 biegi zaliczyć, ale przygotowania są do przyszłego roku, tak jak mówiłem, że jeszcze rozumienie 2 godziny 40 w maratonie. Trudno, ale myślę, że uda się. Trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, przekonać młodzież, władzę, rodziców. I jemu to się udało, on to potrafi. Ja sam patrzę, że on potrafił ze mną rozmawiać, z moimi kolegami, gdy ćwiczyliśmy i uważam, jest to bardzo pozytywna rzecz. Ma swój jakiś magnes, który przyciąga ludzi do sportu. Ja bym nie chciał przeceniać tutaj swojej osoby w tym wszystkim, bo po prostu to wszystko zależy od chęci. Ja staram się stwarzać i pokazywać możliwości, warunki, jeżeli ktoś bardzo chce uprawiać sport, chce biegać. No już po 30, więc może trudno jakieś tam wielkie sukcesy sportowe, ale mnie i tej zawodnicy sprawia radość, że wielokrotnie staje na podium. Pamiętam taki dzień, kiedy powiedział mi, że miałem wybór, czy jechać na jakąś imprezę, czy na zawody. Powiedział, że życie to sztuka wyboru i wtedy właśnie pojechałem na zawody i wtedy uzyskałem taki bardzo wartościowy wynik życiowy. Także bardzo mnie motywował cały czas do biegania i, no i tak pozostało. Chodź Brydzia, już jest gotowa, jesteś, idziemy leki. Chodź, no czekam na ciebie, chodź. No. 5 lat temu zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zaczyna chodzić z kijkami Nordic Walking. I po prostu zorganizowałem podczas Grand Prix Sztumu pierwszy wspólny marsz rekreacyjny, w którym było około 70 osób. Od tego się zaczęło. Myślałem, że pójdzie to w kierunku
rekreacji, aktywności ruchowej dla całego społeczeństwa, ale oprócz tej formy rekreacyjnej poszło w kierunku rywalizacji sportowej. To są medale za udziały. Było ich sporo, ważą też dużo, chyba z 5 kg. To są medale za miejsca, poszczególne miejsca, od pierwszego do trzeciego. Na początku maszerowaliśmy z kijkami dookoła jeziora, ludzie na deptaku czy wędkarze pytali się, a gdzie macie narty, więc podśmiewali się, ale w tej chwili jest to już takie po prostu zjawisko, że ludzie doceniają to. Jak zaczęliśmy jeździć na zawody, to zacząłem sobie opisywać wyjazd każdy. Chodzi o to, żeby zapamiętać trasę, jaka była pogoda, jakie wyniki, kto był na zawodach, pisałem w zeszycie. Zamarzyło mi się, żeby to wyglądało ładniej i ze zdjęciami. Na tych zdjęciach najczęściej mnie nie ma, kiedy chodzę, bo ja robię zdjęcie. Jeżeli już jestem, to na podium. Super sprawa, wszystkie mięśnie pracują, wszystkie części ciała. Dla mnie jest to taki sport, który jest dla ludzi niezbędny w każdym wieku. Poznałem wielu sympatycznych ludzi właśnie w wieku plus 50, plus 60, plus 70. Chcą wspólnie spędzić czas właśnie na wspólnych marszach, rajdach Nordic Walking, na wspólnych wyjazdach po okolicznych miejscowościach, po województwie pomorskim, po Polsce Północnej. On po prostu potrafi stworzyć zaplecze, zachęcić innych do tego, bo żeby tak systematycznie organizować te marsze, jeździć na zawody, organizować przecież bardzo duże imprezy i Nordic Walking i biegowe w Sztumie i w sezonie letnim i zimowym, to jest naprawdę cała machina organizacyjna. To nie są tylko pieniądze, które też notabene się jemu udaje pozyskiwać, nie tylko ze źródeł samorządowych. Także to jest po prostu człowiek orkiestra. Przede wszystkim chyba seniorzy są tacy aktywni, o młodszych jest troszkę mniej, gdzieś koło 20, a takich powyżej 35, jak to mówimy, weterani, jest bardzo dużo. 5-6 kolegów takich jest powyżej 60, nawet jest weteran 71 lat. Dzisiaj biegiem, jutro pojadę rowerem. No co koledzy, robimy 20, pojedziemy do Białej Góry, Mśnicę z powrotem? Może być. Dzięki rodzicom mam dwie pasje, podróżowanie i bieganie. Moje marzenie się spełnia, ponieważ byłem już na 4 kontynentach. W przyszłym roku wybieram się w marcu na Antarktydę i moim takim kompletnym marzeniem jest zdobycie korony maratonu świata, do czego mi będzie brakowała jeszcze Australia i Ameryka Południowa. Ale myślę, że na pewno ten swój cel zrealizuję. Ochrona zdrowia osób starszych jest jednym z najważniejszych zadań polskiej polityki senioralnej. Tu zasadniczym problemem jest odpowiednie przygotowanie systemu opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju geriatrii. W Polsce opieka geriatryczna obejmuje osoby powyżej 65 roku życia. Jest ich obecnie blisko 5 milionów, natomiast lekarzy geriatrów około 300. Myśmy w ciągu ostatnich 10 lat potroili liczbę specjalistów, ale ciągle jest ich za mało. Ciągle mamy niewypełnione też miejsca specjalizacyjne, bo na to bym chciał zwrócić uwagę. Czyli mamy miejsca, które są wolne, czyli nie ma jakiegoś zainteresowania ogromnego geriatrią. Kolejny problem to są problemy finansowe. Narodowy Fundusz Zdrowia niestety nie tworzy jakichś preferencyjnych warunków dla osób, które chciałyby się rozwijać w kierunku geriatrii, ani dla szpitali, żeby tworzyły oddziały geriatryczne. Przezwyciężeniu deficytu specjalistów w dziedzinie geriatrii ma służyć nowy system specjalizacyjny, który zostanie wprowadzony w przyszłym roku. Taka jest dzisiaj nasza inicjatywa i wola Ministerstwa Zdrowia, żeby wszystkich lekarzy szkolić w zakresie geriatrii, a więc tych, którzy będą pracowali w medycynie ratunkowej, w chirurgii, a szczególnie internistów i lekarzy rodzinnych. Drugi kierunek działania to jak największe zintegrowanie systemu opieki nad osobami w wieku senioralnym. Zintegrowany to znaczy, żeby jeden lekarz był w miarę kompetentny, uwzględniając specyfikę wieku późnego, prawidłowo prowadził tych naszych starszych pacjentów,
uwzględniając to, że on nie może biegać bez przerwy do innego specjalisty, że powinien być załatwiony w miarę możliwości w jednym miejscu z uwzględnieniem tego, że jak bierze tabletki A, to one nie mogą się wykluczać z tabletkami B. W wypracowaniu spójnego modelu opieki nad osobami starszymi już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej ma pomóc realizowany obecnie w całej Polsce unijny projekt Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. Do końca 2015 roku w projekcie weźmie udział obok pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych 2000 lekarzy rodzinnych. Ja mam pacjenta 84-letniego, który jeździ samochodem i mówi, że to mu daje nowy wiatr w żagle, lubi podróżować, jest zainteresowany światem i dla takich osób warto się dowiedzieć, w jaki sposób można im tą aktywność jeszcze poprawić i jeszcze ten komfort życia poprawić, prawda? Ale też dla tych, którzy są właśnie wycofani, żeby im pokazać poprzez tą pomoc, że to życie ma sens. Około 70-80% pacjentów dziennie, których przyjmujemy, to są pacjenci po 65 roku życia i potrzebują nie tylko, myślę, porad czysto medycznych, ale również takiego wsparcia, takiej rozmowy, podtrzymania na duchu. I tutaj o tym wszystkim właśnie rozmawiamy. Dużym wsparciem w opiece nad osobami starszymi mogą być nowe technologie. Nowoczesne rozwiązania zastosowano m.in. w Opolu. Tu od 1 sierpnia działa system teleopieki, który pozwala starszym i chorym osobom mieszkającym samotnie łatwo i szybko wezwać pomoc medyczną. Guzik SOS umieszczony jest w telefonie lub w wisiorku. Wciśnięcie powoduje, że uruchamiany jest program, który naszemu operatorowi pokazuje już wszystkie wcześniej zarchiwizowane dane. Wiemy, kto nacisnął, jakie ma uwarunkowania zdrowotne, gdzie są lekarstwa, gdzie mieszka, jak się wchodzi do mieszkania, jaki jest kod dostępu. W Opolu usługę teleopieki dofinansowuje Urząd Miasta. Dzięki temu jej koszt miesięczny wynosi niecałe 9 zł. Przy okazji kolejnych bankructw instytucji finansowych zwanych parabankami wraca problem zagrożeń, jakie wiążą się z ich ofertami. Parabanki kuszą klientów obietnicami wysokich zysków i łatwo dostępnych pożyczek. Działają na podobnych zasadach co banki, ale nie podlegają kontroli organów zewnętrznych, więc nie muszą spełniać żadnych wymogów ostrożnościowych. Jak więc odróżnić bank od parabanku? Po pierwsze, słowa bank w nazwie mogą używać tylko instytucje, które otrzymały licencję Komisji Nadzoru Finansowego i podlegają jej kontroli. Po drugie, pieniądze powierzane bankom podlegają gwarancjom wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i o tym klienci są informowani w placówce. W wypadku parabanku takich informacji nie otrzymamy. Po trzecie, banki nigdy nie zaoferują oprocentowania znacznie wyższego od rynkowych ofert. Jeśli więc jakaś instytucja proponuje wyjątkowo atrakcyjne oprocentowanie, znacznie przewyższające oferty konkurencji, to dla klienta pierwszy sygnał ostrzegawczy. Warto odwiedzać internetową stronę Komisji Nadzoru Finansowego knf.gov.pl, która prowadzi czarną listę parabanków. Ponownie na naszych fantastycznych warsztatach kobiecości, dobrego stylu i wiecznej młodości. Dziewczyny, zobaczcie, ramionka są poszerzone, jest bardzo ładny dekolt, czyli wizualnie to wszystko nam się łączy. Jest fantastyczne wcięcie w talii. Patrzę właśnie na koleżanki, które ze mną uczęszczają. Sama widzę zmianę u nich jako kobieta. Tym bardziej chyba u siebie również tą zmianę ja widzę. No i nie tylko, sąsiadki widzą. To, co pamiętacie, mówiłam, im mniej, tym lepiej, prawda? Lepiej jest nałożyć mniej, dołożyć, niż za dużo i docierać, tak? A co trzeba zrobić, żeby tutaj nie było efektu maski? Szyja z reguły jest jaśniejsza od twarzy, tak? Także jeżeli chcemy, żeby to wszystko nam się wyrównało, śmiało pociągnijmy gąbeczką podkładem nieco niżej. Nic się nie stanie. Są różne zajęcia, nie tylko wizaż.
jest jeszcze papieroplastyka, układanie kwiatów, bardzo, bardzo różne zajęcia i to wszystko jest dla mnie z pożytkiem, bo lubię robić takie rzeczy. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że są środki, które mogą wesprzeć działania dla osób starszych, dla tych osób starszych również na wsi, nie czekaliśmy ani chwili, żeby złożyć wniosek na tego typu działania. I pozyskaliśmy wsparcie na otwarcie takich 9 domów pod nazwą Wędrowny Uniwersytet Ludowy. Przyszłam w nowej fryzurze, w nowych okularach, to mój mąż mówi, oj, czy to moja żona, czy jakaś inna pani? Przyjechały teraz wnuczęta, miałam zaszczyt się pochwalić robótkami ręcznymi, kwiatkami. No i najstarsza wnuczka mówi, o babciu, zmieniłaś kolor włosów. Ja mówię, no Martusiu, no bardzo się cieszę, że zauważyłaś to. No mówię, przecież chodzimy na te zajęcia z wizażu. Pokażę paniom, jak można zrobić ciekawe kanapki. Same panie będą je przygotowywać. Żeby zachęcić wnuki, może już prawnuki, do jedzenia warzyw, bo niestety w dzisiejszych czasach coraz częściej dzieci grymaszą przy jedzeniu warzyw. Po prostu mówię w domu, przepraszam bardzo, ale mam teraz własne zajęcia i wychodzę i... Tak naprawdę nikt nie ma do mnie pretensji, że opuszczam dom, że mam wykrojone jakieś godziny tylko dla siebie, bo wiedzą, że też mi się coś należy. To jest dobre to, że my nie musimy nigdzie wyjeżdżać, że tylko z domu wyjdziemy, a przyjeżdżają do nas. To jest to najważniejsze, że przyjeżdżają do nas i nas uczą. Panie często mnie informują, że właśnie tu w pobliżu u nich nie ma żadnego dietetyka i narzekają, że trzeba dojechać do Trójmiasta, żeby się skonsultować z dietetykiem. Więc myślę, że dla nich to jest duża szansa, że mogą też zaczerpnąć wiedzy z pierwszej ręki, ode mnie, dowiedzieć się to, co ich nurtowało, bo usłyszały o tym w mediach, czy to jest prawda, czy nie. Cześć dziewczyny, witam was. Cześć! Chłopaku, ciebie też witam serdecznie. Ostatnio przeżyłam dosyć traumatyczny okres, ale na zajęciach po prostu zapominam o tym, co mnie akurat teraz trapi i o czym w domu siedziałabym, myślała i kto wie, czy gdzieś tam w kącie bym nie płakała. Zbliżamy się już do końca realizacji tego projektu i panie też to czują, panie i panowie, mamy grupy mieszane i przychodzą i mówią, a gdyby tak się udało chociaż przez jeszcze jeden miesiąc, tak do końca stycznia, może uda się coś jeszcze wymyśleć. Cieszymy się, że są środki na następne lata i na pewno takie wsparcie będziemy oferować. Poproszę seniorów o receptę na szczęśliwe życie. Być pogodnym, brać życie jak leci. Tylko miłość, tak mi się wydaje. Każdy jest kowalem własnego losu, jak mówi powiedzenie. Mieć za partnera życiowego przyjaciela. Być uczciwym wobec siebie, wobec bliźnich. Zawsze przed sobą stawiać, przynajmniej ja, stawiam zawsze jakieś cele, jakieś zadanie i walczyć o to.